Tytuł kursu: elementy organizowania procesów transportowych. Moduł: zadania transportowe. Temat: koszty przedsiębiorstwa transportowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan nowym pracownikiem. Witam. Czy wie pan, czym zajmuje się nasze przedsiębiorstwo? Tak, ale słabo. Czy może mi pan wyjaśnić? Nasze przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo transportowe. Czy wie pan, co to oznacza? Tak, ale no nie do końca. Firmy transportowe to na przykład przedsiębiorstwa transportu samochodowego i do nich należy nasza firma. Ale także mogą to być przedsiębiorstwa transportu kolejowego, lotniczego, komunikacji miejskiej, transportu wodno-śródlądowego i morskiego. Rozumiem. Proces transportowy jest zespołem czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych za pomocą odpowiednich środków. Rozumiem. Proces transportowy ma charakter usługi. A co to znaczy? Cechuje go charakter jednoczesność produkcji i konsumpcji, wyraźna zmienność standardów jakościowych i niemagazynowalność, czyli brak możliwości zgromadzenia usług transportowych na zapas. Teraz rozumiem lepiej. W każdym procesie gospodarczym, w tym również w procesie transportowym, można wyróżnić zestaw etapów, czyli czynności lub operacji składających się na ten proces. A jakie są to operacje? Operacje transportowe można przedstawić na podstawie spedycji. Proszę przedstawić. Do operacji spedycji należy przyjmowanie zleceń przewozowych, wybór środka transportu, zawieranie umów o przewóz, ubezpieczanie przesyłki, sporządzanie dokumentacji transportowej, odbiór przesyłki od nadawcy, przygotowanie przesyłki do przewozu, nadanie przesyłki na środek transportowy oraz jej odbiór z tego środka wraz z właściwą dokumentacją, monitorowanie przewozu, ewentualną odprawę celną oraz przekazanie przesyłki odbiorcy. Dziękuję za wyjaśnienie. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.